was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani bracia i siostry, i przekazuję przede wszystkim pozdrowienia też od mojej żony, od naszego zboru w Skoczowie. Mamy się dobrze, żyjemy dla Pana, Pan nam błogosławi i wiem również, że i Wam błogosławi. Jestem przekonany, że będzie błogosławił. Tak? Czasami nam się wydaje, że najlepsze lata naszego życia już minęły, ale jeżeli spojrzymy na nasze życie z Bożego, biblijnego punktu widzenia, to myślę, iż nabierzemy przekonania, że najlepsze lata są dopiero przed nami. Nasze życie nie zatacza takiej krzywej, jak u większości ludzi, że wznosi się gdzieś tak do 40 któregoś roku życia, do 50 może jeszcze się utrzymuje gdzieś tam, a potem opada, a potem starość i koniec i grób. Nasze życie, odkąd żeśmy się nawrócili, wznosi się cały czas wzwyż. Jezusowi. Tak na nie patrzmy. I dlatego myślę, starość jest piękna, jeżeli ona się wznosi ku Jezusowi. Prawda? Ja postanowiłem, że będę tak patrzył na swoje życie. Mnie też lat przybywa, nie ubywa. Oczywiście nie jestem jeszcze, prawda? Nie mam jeszcze siwych włosów i jak tak dalej pójdzie, to nigdy nie będę miał. Ale to już jest inna sprawa. Ale wierzę, że tak samo możemy patrzeć też na nasze zbory, na nasze wspólnoty, na nasze społeczności. Często łapiemy się na tym, że wspominamy, jak to było wspaniale 20 lat temu, 30 lat temu. O, wtedy to się działo. A teraz nam zostały wspomnienia, ale myślę, że powinniśmy patrzeć inaczej. Jezus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. On jest z nami, On chce nam błogosławić i wierzę, że nie ze względu na nas, ale ze względu na Niego możemy ufać i mieć to przekonanie, że najlepsze lata, także dla naszych zborów, są wciąż przed nami. Amen. Bo Jezus jest żywy, On żyje. Nie jest jedynie wspomnieniem. I ten dzisiejszy temat nie jest łatwy. Prześladowania to nie jest nic przyjemnego, ale jest to fakt, z którym jako chrześcijanie musimy się zmierzyć. Tak, jak już wiecie, oprócz tego, że jestem pastorem, prowadzę Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan i też w imieniu tego stowarzyszenia i swoim własnym chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie modlitwy, za wszelkie wsparcie, jakie okazujecie jako zbór i też indywidualnie. To wszystko skrzętnie jest odnotowywane w naszych sercach, w naszych księgach, ale wierzę też, że przede wszystkim jest odnotowywane przez Boga, gdyż dla Niego Jego cierpiący lud jest bardzo ważny. Jeżeli my współodczuwamy z tymi, którzy cierpią dla Chrystusa, to Boże serce jest poruszone. I tak na początek chciałem może przypomnieć wielu z was, a niektórym, dla niektórych może to być nowe, te ogólne, ważne rzeczy dotyczące prześladowań. Ten pierwszy slajd pokazuje naszego założyciela misji Voice of the Martyrs, w ramach której my działamy. To jest takie stowarzyszenie niezależnych misji. My jesteśmy jedną z tych misji, takich misji jest kilkanaście na świecie, a to jest pastor Richard Wurbrand, który w 1948 roku został aresztowany przez komunistyczne władze Rumunii i to zdjęcie w lewym górnym rogu ukazuje go zaraz po aresztowaniu. On był wtedy już znanym pastorem, miał niemal 40 lat, działał, służył Bogu, ewangelizował. No i oczywiście nie podobał się komunistom, nie chciał bić pokłonów komunizmowi, wylądował w więzieniu. Z krótką przerwą spędził tam ponad 14 lat i to zdjęcie po prawej stronie u góry przedstawia go po wyjściu z więzienia. Miał wtedy 50 kilka lat. A to zdjęcie w lewym dolnym rogu, gdzie on jest rozebrany do pasa, to jest zdjęcie, które w ogromnym stopniu przyczyniło się do rozwoju całej służby na rzecz prześladowanych chrześcijan. Otóż kiedy Richard Wurbrand w latach 60. w końcu wydostał się z Rumunii, został wykupiony przez braci i siostry z Zachodu, i Rumuni go sprzedali po prostu. Groziło mu kolejne uwięzienie i śmierć. Udało się go stamtąd wydostać.
jednak bezpieka rumuńska zagroziła mu, że jeśli będzie cokolwiek mówić na temat prześladowań chrześcijan w Rumunii, w krajach komunistycznych, to oni dopadną go nawet na Zachodzie, a potrafili to robić, dowiedli tego niejednokrotnie w innych przypadkach i zabiją go. On jednak był nieustraszony i od samego początku mówił o prześladowaniach, o tym, co dzieje się w Kościele Jezusa Chrystusa za żelazną kurtyną. I to zdjęcie, o którym właśnie wspominałem, zostało zrobione na posiedzeniu Komisji Senackiej w Stanach Zjednoczonych, Senatu Stanów Zjednoczonych, gdzie pastor Wurbrand zeznawał i mówił o tym, co jego spotkało i co dzieje się z chrześcijanami w Rumunii i w bloku sowieckim. I wtedy padło pytanie, czy ma jakiś dowód na potwierdzenie tego, o czym mówi. I on ściągnął koszulę i pokazał 14 głębokich ran po torturach. Jedną z nich tutaj dość wyraźnie widać, to jest ta taka plama koło kręgosłupa na tym odcinku lędźwiowym. I to zdjęcie, ponieważ byli tam obecni reporterzy, dziennikarze, bardzo szybko obiegło świat. Wielu ludzi zostało poruszonych, wiele drzwi się otwarło przed Richardem Wurbrandtem, zaczął jeździć po świecie, opowiadać o tym, co dzieje się w Europie Wschodniej, co dzieje się w Związku Radzieckim. Zaczęły powstawać misje i od tamtej pory, już prawie 50 lat, te misje nieprzerwanie działają i niosą pomoc prześladowanym chrześcijanom. A to ostatnie zdjęcie to ukazuje zwycięską historię akurat Richarda Wurbranda. Pan akurat jemu pozwolił wrócić do Rumunii, kiedy komunizm już upadł. I on tutaj jest w celi, w której był przetrzymywany, w której był więziony, przetrzymywany w samotności. I w tej celi modlił się o to, żeby Pan działał, żeby Pan powołał służbę do pomocy prześladowanym chrześcijanom. I w jego przypadku za życia na ziemi doszło do takiego zwycięstwa. W wielu innych przypadkach niestety to zwycięstwo ostateczne, ten triumf następuje dopiero w wieczności. Tam nasi bracia i siostry, podobnie jak Szczepan, o którym tu już słyszeliśmy dzisiaj tak pięknie, tam dopiero w wieczności u stóp Jezusa oni doświadczają ostatecznego zwycięstwa. Natomiast z historią w Wurbrandtach wiąże się jeszcze jedna rzecz. On, jak był w tej izolatce, to modlił się o to, żeby w Rumunii mogły być drukowane książki chrześcijańskie i rozprowadzane swobodnie, i Biblię. Wtedy to wszystko było zakazane. On siedział w więzieniu i modlił się o to. I potem, kiedy komuna upadła, Wurbrand wciąż był jeszcze w Stanach. I kiedy on był w Stanach, jego misja już zaczęła działać w Rumunii. I zaczęli drukować między innymi jego książki. I potrzebowali magazynu. I to więzienie, w którym Wurbrand siedział, znajdowało się pod Pałacem Czałczesku w Bukareszcie. To były ogromne lochy pod pałacem, pod placem, który był przed tym pałacem. No i oczywiście po upadku komunizmu to więzienie było już bezużyteczne, opustoszało i nowe władze zaczęły wynajmować pomieszczenia w tym więzieniu na różne rzeczy. Między innymi misja Wurbrandta wynajęła jedno tam pomieszczenie na magazyn książek. No i kiedy Wurbrand, jego książek, kiedy Wurbrand przyjechał, jego ludzie z tej misji zaprowadzili go do magazynu książek, żeby pokazać mu ten magazyn. I okazało się, że to jest dokładnie ta sama cela, w której on siedział w więzieniu 40 lat wcześniej i modlił się o to, żeby książki chrześcijańskie mogły być drukowane. Także Pan potwierdził tutaj swoją moc, swoją wielkość i chwała mu za to. I historia życia Wurbrandta, on już jest z Panem od parunastu lat, zmarł w 2001 roku, jest dla mnie bardzo inspirująca. Zachęca mnie do tego, żeby iść na całość za Bogiem, ponieważ on ja tak sobie trochę policzyłem, on spędził 14 lat w więzieniu dlatego, że nie ugiął się przed komunizmem, ale i tak na wolności, bo Pan mu dał mu długie życie, i tak na wolności przeżył 77 lat. Więcej niż nie jeden człowiek, tak? Więc pomyślcie, w jego przypadku Pan dał mu taką łaskę, że tyle tak go użył i też dał mu doświadczyć zwycięstwa nad zajadłym wrogiem, nad jego śmiertelnym wrogiem. Jak ktoś taki jak on w więzieniu mógłby pokonać komunizm i przeżyć komunizm bez mocy Bożej? I to mnie zachęca, żeby ufać Bogu, iż On potrafi zwycięsko przeprowadzić nas przez nasze problemy, przez nasze trudności. A nawet jeśli to zwycięskie przeprowadzenie przez trudności będzie podobne do tego, co przydarzyło się Szczepanowi, to pamiętamy, co on zobaczył, gdy umierał. On zobaczył otwarte niebiosa i Jezusa, który go witał. Tak więc tak czy inaczej,
wygrywamy. Oczywiście w sercu wolelibyśmy przeżyć naszych prześladowców, przeżyć konflikt, przeżyć problem, ale jeżeli należymy do Jezusa, jeśli Mu ufamy, to zwycięstwo mamy zagwarantowane niezależnie od tego, czy tu na ziemi doczekamy się jakiegoś przełomu, czy też ten przełom nastąpi w wieczności. I w tej wierze możemy odpoczywać. W tej wierze jesteśmy nieuchwytni dla wroga. Gdy Biblia mówi w liście do Efezjan w rozdziale 6, w wersecie 12, że toczymy bój z siłami ciemności, to jest tam użyte słowo określające zapasy. A zapaśnicy w tamtych czasach smarowali swoje ciało oliwą, żeby przeciwnikowi trudniej było zrobić jakiś uchwyt i powalić na ziemię tego drugiego zawodnika. I powiem wam, jeżeli mamy taką wiarę, wiarę, która całkowicie zdaje się na Boga, wiarę, która jest gotowa osiągnąć zwycięstwo w wieczności, jeśli Pan tutaj tego zwycięstwa, takiego jak my je rozumiemy, po ludzku, z naszej perspektywy nam nie da, to jest to tak, jakbyśmy byli właśnie oblani oliwą Ducha Świętego i diabeł nie może założyć nam żadnego uchwytu. Po prostu wysmykujemy mu się. Próbuje, a my mu się wyślizgujemy. I znowu próbuje, i znowu aranżuje okoliczności, i znowu aranżuje trudne sytuacje, i stwarza problemy i konflikty, i ze zdrowiem, i z finansami, i w relacjach, i w małżeństwie, i z dziećmi, i z tym, i z tamtym. Próbuje ze wszystkich stron i myśli, teraz już ich mam. Teraz już ją mam, teraz już go mam, teraz już mi się udało. Teraz na pewno upadnie na duchu, teraz na pewno będzie zniechęcony, teraz na pewno mu się odniechce, teraz na pewno straci wiarę, teraz na pewno zacznie sublimować, wpadnie w jakiś grzech. I nagle okazuje się, że wyślizgujemy się, że umykamy. Dlaczego? Bo mamy inny system wartości, bo spoglądamy na Jezusa, bo w Niego jesteśmy wpatrzeni, bo jesteśmy w Nim ukryci. Wyznajemy, że zły nie może nas tknąć. A nawet jak próbuje, to nie może, bo ta oliwa Ducha Świętego nie pozwala mu założyć uchwytu i powalić nas. I powalić nas na ziemię. I to jest niesamowite. A nawet jeżeli czasami jesteśmy powaleni, to nigdy nie jesteśmy pokonani. Możemy się podnieść. Jeżeli mamy tę wiarę, jeżeli mamy tę ufność. I gorąco zachęcam nas, abyśmy patrząc na przykłady naszych prześladowanych braci i sióstr, które będę pokazywał, czerpali z nich zachętę do tego, by właśnie taką wiarą się kierować. Ci ludzie, aby wytrwać w często ekstremalnych sytuacjach, ekstremalnych warunkach, muszą mieć taką wiarę. Taka zwykła, niedzielna wiara im nie wystarczy. Jakaś książkowa, wyuczona, w punktach nie wystarczy. To musi być ta wiara, że Panie, cokolwiek chcesz, niech się dzieje Twoja wola, a nie moja. Jakkolwiek chcesz dać mi zwycięstwo, czy tu na ziemi, czy już w niebie, jestem Twój, należę do Ciebie. Czyń swoją wolę. Czyń swoją wolę. Jeżeli chcesz mnie dzisiaj powitać w niebie, chwała Bogu. Chwała Bogu. A jeżeli chcesz mnie zwycięsko przeprowadzić, dać mi długie życie tak jak Wurbrandtowi, i sprawić, że pomimo tego, że spędzę wiele lat w więzieniu, i tak będę dłużej na wolności niż wielu innych przez całe swoje życie, chociaż nigdy nie byli w więzieniu. Chwała Bogu również. Cokolwiek chcesz, Panie. I to jest ta wiara, która przenosi góry problemów, góry konfliktów. To jest motto, które przyświecało Wurbrandtowi i przyświeca naszej misji. Bo nasza misja została zrodzona w więzieniu. Ona nie została zrodzona w salonach chrześcijańskich, ona została zrodzona w więzieniu właśnie w sercu tego pastora, który tam siedział sam. Przez 3 lata sam. Nikt nie wiedział o jego istnieniu. Władze komunistyczne twierdziły, że wyparował, że nie ma go, że nie wiedzą, gdzie on jest. Strażnicy mieli podkładki filcowe pod butami, że gdy chodzili po korytarzu, to ich buty nie wydawały dźwięku. Chodziło o to, żeby Wurbrandt czuł się zupełnie samotny, żeby przebywał w absolutnej ciszy. Chcieli go złamać psychicznie. I jedyne, co miał, to swojego Boga, ale również wtedy wykształciło się w nim to pragnienie, utożsamienie się z więzionymi chrześcijanami. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. I drodzy przyjaciele, myślę, że już nie jeden raz może nawet słyszeliście mnie, jak o tym mówiłem, ale chcę to przypomnieć nam wszystkim. To jest nakaz. Tak? Bóg oczekuje od nas, iż utożsamimy się z tymi, którzy
cierpią dla Jezusa. Tu chodzi o więźniów, ale oczywiście nie tylko o więźniów. Choć dzisiaj tysiące chrześcijan jest w więzieniach. Wielu otrzymało wieloletnie wyroki. Niektórzy bez wyroku sądu są w więzieniach. Za chwilę parę slajdów z twarzami więzionych chrześcijan wam pokażę. Jezus powiedział takie słowa: jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. To jest takie abecadło służby na rzecz prześladowanych chrześcijan. Abecadło na temat prześladowań. Przypomnienie. Na nowo takie odświeżenie, oczyszczenie fundamentu, żeby on nie był zmruszały, żeby nie był obrośnięty jakimś mchem. Oczyśćmy to. Prześladowania to jest coś, co jest wpisane przez samego Jezusa w jego plan dla Kościoła. On sam był prześladowany. Jeżeli czytamy Nowy Testament, to zobaczymy, jak ciężkie prześladowania znosił Jezus. Wszelkiego rodzaju prześladowania. Kłamano na jego temat, wyśmiewano się z niego, szykanowano go, odrzucano go, nie rozumiano go, posądzano go o najróżniejsze rzeczy. W końcu przerodziło się to w fizyczną przemoc. Został pobity, opluty, znieważony, ubiczowany i w końcu ukrzyżowany. I najlepsi żołnierze ówczesnych czasów, najlepsza jednostka rzymska pilnowała Jezusa, żeby umarł na tym krzyżu. To były prześladowania. I czasami tak z przyzwyczajenia czytamy Ewangelię i przywykliśmy już do historii życia Jezusa. Ale to jest historia człowieka, który był prześladowany. Już w dzieciństwie, już po narodzeniu krew polała się w Betlejem, bo Herod chciał zniszczyć Jezusa. I ten Jezus, gdy spędzał ostatni wieczór ze swoimi uczniami, już po spożyciu wieczerzy, już po tym, gdy powiedział o krzewie winnym, dodał te słowa: jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Możecie się z tego spodziewać, powinniście się tego spodziewać. I 2000 lat Kościoła potwierdza to, iż prześladowania są wpisane w życiorys chrześcijanina. Dzieje apostolskie, Szczepan, pierwszy męczennik, ale już zaraz potem Jakub. Widzimy prześladowania Pawła, Sylasa i przykładów można mnożyć. Paweł tak napisał o prześladowaniach. Sam wcześniej był prześladowcą. Znał prześladowania z jednej i z drugiej strony. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. I ostatnio wydaliśmy książkę, ona tutaj jest w promocyjnej cenie, od Szawła do Pawła. Historię 7 współczesnych prześladowców Kościoła, którzy nawrócili się i sami zostali uczniami Chrystusa i sami zostali byli prześladowani i są prześladowani. Historia tego, skąd się ten prześladowca bierze. Byłem zdumiony, gdy czytałem te świadectwa, gdy je tłumaczyłem, gdy je rozważałem, jak bardzo często już w dzieciństwie są zasiewane ziarna, które potem czynią z kogoś prześladowcę. Jak uwarunkowania, okoliczności, sytuacja w rodzinie, religia, kultura, w której ktoś się wychowuje, ludzie, z którymi się zetknie, wpływają na tę osobę, że staje się oprawcą, staje się prześladowcą, podobnie jak Szaweł z Tarsu, ale potem nawraca się i jego życie się zmienia. I Paweł, patrząc już z perspektywy swojego życia, pod koniec swoich dni, gdy w życiorysie miał wpisane i prześladowania chrześcijan, i bycie prześladowanym, gdy oczekiwał na wyrok śmierci, napisał takie słowa do swojego ucznia Tymoteusza: wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Wszyscy. Bez wyjątku. Zatem jeżeli nikt nie sprzeciwia się mojej wierze, idę sobie przez życie i nikt mojej wierze się nie sprzeciwia. Po prostu mam tak fajnie, wygodnie, kobierce przede mną czerwone rozwijają, płatki róż rozsypują, bo jestem chrześcijaninem, to powinienem sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jestem pobożnym chrześcijaninem. Czy rzeczywiście żyję zgodnie z Bożą wolą i czynię Jego wolę. Jego wolą jest to, byśmy głosili Ewangelię. Nie ma takiej możliwości, żeby ci, którzy głoszą Ewangelię, nie zetknęli się z prześladowaniami, ze sprzeciwem, z szykanami.
Żeby ci, którzy wyjmą Biblię, nie oberwali za to. Nawet w takim kraju jak Polska. Pamiętacie dobrze, jak nasz brat w Chrystusie John Godson ośmielił się zacytować list do Rzymian, mówiąc o homoseksualizmie. Jak mu się oberwało od razu. Co na swój temat usłyszał? Jestem przekonany, że gdyby Polska nie była krajem praworządnym, to te słowa, które padły pod jego adresem, przerodziłyby się w czyny. Tak jak w wielu miejscach na świecie. Dlaczego? Bo ośmielił się stanąć na fundamencie Słowa Bożego w bardzo drażliwej kwestii. I o tym tutaj Biblia mówi. I do tego jesteśmy wezwani. I nawet nie powinno nam się marzyć jakiekolwiek przebudzenie w Polsce, jeżeli nie wpiszemy w to tego, iż będzie sprzeciw wobec naszej wiary, wobec naszych działań. Na 100% będzie. Na 200 000%. Słowo Boże nas zapewnia o tym. I tak jest dzisiaj na świecie. To jest najnowsza mapa opracowana przez naszą misję, ukazująca prześladowania chrześcijan. Ci z was, którzy mają już nasz ostatni biuletyn, to tę mapę mają. Możecie się z nią zapoznać lepiej. Jeżeli nie macie jeszcze naszego biuletynu, one są darmowe. Tu możecie po nabożeństwie się zaopatrzyć, możecie wziąć więcej, komuś dać, sprezentować. Jest tam w tym biuletynie wiele z ciekawych informacji. Jest plakat dla dzieci z zachętą do modlitwy, tak na poziomie właśnie dzieci. To jest zrobione, żeby one mogły się też zaangażować. Wiele ciekawych materiałów, ale ta mapa pokazuje nam, jak szeroki jest zakres prześladowań. Krajów niestety przybywa. Te kraje na zielono to są kraje monitorowane przez naszą misję i ich nie było kiedyś w ogóle na mapie. A teraz tam dzieje się coraz gorzej. Tanzania tutaj na dole w Afryce, ten kraj na bordowo najniżej w Afryce, parę lat temu jeszcze nie było informacji o prześladowaniach w Tanzanii, a teraz są prześladowania o aresztowaniach, o zabójstwach, o oblaniach kwasem. Kraje zaznaczone na pomarańczowo to generalnie te, gdzie są systemowe prześladowania chrześcijan, gdzie w prawodawstwo jest wpisane szykanowanie chrześcijan w jakiś sposób. Nie znaczy to, że wszędzie prześladowania są krwawe, znaczy to, że wszędzie są systemowe, ale są też krwawe prześladowania, jak na przykład w Sudanie czy w Egipcie. Natomiast zaznaczone na czerwono to te, gdzie oficjalnie chrześcijanie mogą cieszyć się wolnością religijną, ale w praktyce władze nie są w stanie tej wolności zapewnić i są duże rejony tych krajów albo bardzo silne ugrupowania w tych krajach, jak choćby w Indiach, które prześladują chrześcijan, często przy biernej postawie władz lokalnych. Także widać, jak szeroki zakres mają prześladowania. Szacuje się, że co ósmy człowiek, który przyznaje się do wiary w Chrystusa, mieszka w krajach, gdzie są prześladowania. Takich krajów jest około 60, ta lista się wydłuża. Ja tą służbą zajmuję się już przynajmniej gdzieś 8 lat, to już tak spokojnie. I nie przypominam sobie ani jednego kraju, który spadłby z listy prześladowań. Kraju, w którym zakończyłyby się prześladowania. Natomiast wiele krajów przybyło. W niektórych zelżały prześladowania, jak choćby w Indonezji, ale w innych prześladowania się zintensyfikowały, jak na przykład w Somalii, czy w Iraku, czy w Iranie. A to takie przekrojowe zdjęcia pokazujące skalę zjawiska. Takich zdjęć moglibyśmy pokazać setki, tysiące. W XXI wieku spalono tysiące kościołów. W ostatnim okresie w Egipcie na przykład wiele kościołów zostało spalonych, zniszczonych. Zniszczone domostwa również w tysiące idą. Chrześcijanie będą biedni, nie będą mieli gdzie mieszkać, wyniosą się. Tak? I już ich nie będzie. Albo jak zostaną, to zanim odbudują swoje domy, będą tym tak bardzo zajęci, że nie będą mieli czasu na inne rzeczy, nie będą mieli wpływu na nic, co się dzieje. Ale mimo to chrześcijanie się spotykają. Zwróćcie uwagę, w jakich warunkach się spotykają. Przed zamkniętymi kościołami, w cegielni, tutaj to zdjęcie z Pakistanu, przed spalonymi kościołami, w spalonym kościele. A to zdjęcie w środku zawsze mnie bardzo porusza. To jest zdjęcie z dżungli w Laosie.
I to są dla mnie prawdziwi obrońcy krzyża. Ja nie mam nic przeciwko ludziom, którzy cenią krzyż i go bronią, ale jeżeli chcesz bronić krzyża i chcesz być bohaterem z tego powodu, że bronisz krzyża, to jedź do dżungli w Laosie. Jak laotańska służba bezpieczeństwa przyjdzie i spali ci kościół, to podnieś zwęglony krzyż, osmolony krzyż i stań w jego obronie wtedy. Ogromnym problemem są porwania młodych chrześcijanek, które są porywane, gwałcone, zwłaszcza w krajach islamskich i zmuszane siłą do przejścia na islam. To jest bardzo szeroko zakrojony proceder. W krajach komunistycznych, w Azji, Chiny, Wietnam, Laos, władze specjalizują się teraz w tego typu zastraszaniu. Tak? Rzadko dochodzi do przypadków śmiertelnego pobicia, nie licząc oczywiście Korei Północnej. Natomiast prześladowania są prowadzone w ten sposób, żeby chrześcijanie nigdy nie byli pewni, kiedy może nastąpić nalot na ich spotkanie, kiedy jakiś lider zostanie aresztowany, wsadzony do więzienia. Czym tak naprawdę można się narazić władzy, że to teraz ty dostaniesz wieloletni wyrok więzienia, albo ciebie pobiją, albo ciebie porwą, albo twój kościół zamkną, twoje spotkanie rozbiją, tobie będą jakoś utrudniać życie. No to jest sprawdzony sposób trzymania społeczeństwa w zastraszeniu. To zdjęcie mnie szczególnie porusza. Biblia poplamiona krwią znaleziona przy granicy koreańsko-chińskiej. Tak? Chodzi oczywiście o granicę północno-koreańską. Biblia jest całkowicie zakazana w Korei Północnej i ktoś tutaj przelał swoją krew, żeby mieć Biblię. Tylko Bóg wie, gdzie jest teraz ten człowiek, nasz brat czy siostra w Chrystusie. Ale tak czasami się zastanawiam, ile jest warta Biblia dla nas. No to jest jeden z tych więźniów, o których mówiliśmy. On wciąż jest w więzieniu, porwany przez służby bezpieczeństwa, bezpodstawnie przetrzymywany w Chinach w więzieniu. Jego rodzina uciekła do Stanów. Gao Zhang, były komunista, nawrócony, prawnik, który bronił między innymi chrześcijan w sądach chińskich, mówił prawdę o prześladowaniach chrześcijan i innych mniejszości w Chinach i bardzo naraził się komunistom i nie wybaczyli mu. Jest bity, torturowany. I gdy mówimy o prześladowaniach i mówimy o tym, żeby utożsamić się z tymi, którzy są więzieni, aby pamiętać o nich tak, jak my byśmy byli więzieni, to takie zdjęcia jak te łamią nam serce, bo widzicie tego chłopczyka, synka 5-letniego, wtedy miał 5 lat, jak to zdjęcie było robione. Teraz już trochę lat mu przybyło, bo widzicie, kiedy jego tata został ostatni raz aresztowany. Jak dumny jest z tego, że siedzi na kolanach taty i pozuje do zdjęcia. Wszystko może mieć w Stanach teraz, tak? Tam o tę rodzinę zadbano, ale nie ma jego taty, który jest w więzieniu w Chinach. To jest kolejny nasz brat w Chrystusie od 2008 roku w więzieniu, minie niedługo 6 lat, dostał 15 lat za głoszenie Ewangelii. Ten pastor, podobnie jak wielu innych liderów, został aresztowany po tym, jak władze Erytrei zdelegalizowały wszystkie kościoły z wyjątkiem luterańskiego, prawosławnego i katolickiego. Wszystkich liderów praktycznie wtedy aresztowano. Wielu z nich przebywa w więzieniu do dzisiaj, bez wyroku sądu, w bardzo ciężkich warunkach. Więc możemy sobie wyobrazić, tak, że jeżeli mieli wtedy dzieci, to te dzieci już albo są dorosłe, albo są nastolatkami i wciąż nie są pewne losu swoich ojców. To są pastorzy, którzy w tej chwili przebywają w więzieniu w Iranie. O wiele więcej chrześcijan przebywa w więzieniach irańskich. Wyroki są coraz surowsze, warunki w więzieniach coraz trudniejsze. Teraz jeszcze parę słów o świecie islamu. Tam prześladowania są najcięższe obecnie. Radykalny islam wypowiedział otwartą wojnę chrześcijaństwu. Wszędzie, gdzie radykalny islam dochodzi do głosu, prześladowania są bardzo krwawe. Islamiści nie ukrywają, że chcą pozbyć się chrześcijan z terenów, które uważają za swoje, a w ostatecznym rozrachunku chcą zislamizować cały świat. To jest ich cel, oni tego nie ukrywają. Iran to jest też dobra nowina, ponieważ Iran to jest najbardziej otwarty kraj muzułmański na świecie. Ostatnio miałem okazję spotkać się z pewnym pastorem,
który jest nawróconym Irańczykiem, wyjechał z Iranu wiele lat temu jako muzułmanin, nawrócił się w Stanach i prowadzi teraz służbę ewangelizacyjną poprzez telewizję satelitarną, która dociera do Iranu. Nadają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wiele osób się nawraca i on szacuje, iż według umiarkowanych statystyk w Iranie jest teraz około 1 000 000 nawróconych ludzi. I to według niego są umiarkowane statystyki. On sam ma potwierdzenia 25 tysięcy nawróceń ludzi, którzy z Iranu zadzwonili do niego do Stanów, do programu i albo w czasie programu się nawrócili, albo potwierdzili swoje nawrócenie. A ponieważ to jest bardzo niebezpieczne zadzwonić z Iranu tam, szacuje, że nawet 10 razy więcej osób w samym Iranie podjęło tę decyzję, a to nie jest jedyna służba, która prowadzi misję w Iranie. I takich grup, takich potajemnych spotkań jest bardzo wiele. Zdecydowana większość chrześcijan irańskich nie spotyka się nawet w małych, 2-3-osobowych grupach. Są odizolowani od siebie, to jest problem w Iranie. I dlatego tak ważną rolę pełni telewizja satelitarna. Inwigilacja społeczeństwa jest tak duża, że bardzo ciężko jest nawróconym muzułmanom spotykać się i wyznawać swoją wiarę chrześcijańską. Zresztą ostatnio władze Iranu wprowadziły nowe prawo, w oparciu o które za porzucenie islamu jest kara śmierci. To jest wszystko odpowiedź na dynamiczny rozwój Kościoła i również na fakt, że społeczeństwo irańskie jest całkowicie, w swej masie jest całkowicie rozczarowane islamem. Meczety świecą pustkami w Iranie. Ogromnym problemem jest niemoralność, narkotyki, samobójstwa. Także z jednej strony to społeczeństwo ulega moralnemu rozkładowi, a z drugiej strony wielu ludzi szuka odpowiedzi poza islamem i znajduje te odpowiedzi w Chrystusie, zwłaszcza młodzi ludzie. Telewizja satelitarna jest bardzo popularna w Iranie. Bóg otwiera drzwi do świata islamu. Tak? Poprzez satelitę, poprzez internet. To jest niesamowite. Pakistan. Wielu z was słyszało o Asi Bibi. Ona wciąż siedzi w więzieniu. Niedługo minie 5 lat, odkąd została osadzona w więzieniu na podstawie fałszywych zarzutów i ciąży na niej wyrok śmierci. Wyobraźcie sobie, że islamiści nie odpuszczają. Nie dość, że w 2011 roku zabili gubernatora stanu Pendżab, muzułmanina, który ośmielił się odwiedzić Asi Bibi w więzieniu i publicznie wstawić się za nią i domagać się jej uwolnienia i zniesienia prawa o bluźnierstwie. Został przez własnego ochroniarza 4 stycznia 2011 roku zabity i ten ochroniarz krzyczał Allahu Akbar, jak go zabijał i został potem bohaterem wielu Pakistańczyków. I krótka dygresja, gdy myślę o tym, że ten muzułmanin odwiedził naszą siostrę w Panu w więzieniu, to przypominają mi się słowa Jezusa, który powiedział tak, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. I ciekawe jest to mnie zawsze porusza w 25 rozdziale Księgi Ewangelii Mateusza. Tak? Król przychodzi, siada na tronie swojej chwały i oddziela owce od kozłów. I nic nie mówi o mówieniu językami, nic nie mówi o czytaniu Biblii, nic nie mówi o chodzeniu do kościoła. Nic. Czemu? Czego chciał nas nauczyć? Na co chciał nam wskazać? Ale mówi o przyodziewaniu nagich, o karmieniu głodnych, odwiedzaniu w szpitalach chorych, przyjmowaniu bezdomnych, o odwiedzaniu ludzi w więzieniach. I pomyślmy o tym, jak czasami ciężko nam jest zgiąć kolana i pomodlić się o brata w Chrystusie. I pamiętać o więźniach, jakbyśmy współwięźniami byli, chociaż czytamy o tym w swoich Bibliach. A ten muzułmanin stracił życie, bo ujął się za naszą siostrą w Panu. Chyba nie podpełnia nadużycia, jak powiem, że Salman Taseer stanie na sądzie z tym pokoleniem chrześcijan. Bo to on, muzułmanin, zrobił to, co nakazywał Jezus, a my, chrześcijanie, tak często zaniedbujemy to, co Jezus nakazał, chociaż znamy to na pamięć. I słyszeliśmy setki kazań na ten temat. Moi drodzy przyjaciele, na początku mówiłem, że najlepsze lata są przed nami, ale one się same nie staną. One staną się tylko wtedy, jak będziemy poważnie traktować Boże Słowo i żyć zgodnie z Nim na co dzień. To się samo nie stanie. Shabbat Bati,
minister do spraw religii, jedyny minister chrześcijański w ówczesnym rządzie pakistańskim, również został zabity, bo wstawiał się za Asią Bibi 2 marca 2011 roku. A islamiści grozili dosłownie rewoltą, gdyby Asia Bibi została wypuszczona na wolność. A teraz domagają się wprowadzenia prawa, które nakazuje wykonywanie wyroków śmierci. Wszystko po to, żeby ją uśmiercić. Że nie ma innej opcji. Nie może ktoś przebywać w celi śmierci. Nie można zamienić wyroku śmierci na dożywocie. Trzeba wykonać wyrok. Teraz się tego domagają. Teraz to przepychają przez system ustawodawczy. Brat tak wspaniale mówił o złości, o nienawiści. I ten model prześladowców Szczepana, on wciąż obowiązuje. A oto jak bardzo nienawidzą chrześcijan w Pakistanie. To są ostatnie wydarzenia w Peszawarze. Słyszeliście o nich nawet w mediach. Terroryści samobójcy zaatakowali kościół wypełniony ludźmi, dziećmi, kobietami. 80 zabitych, 120 rannych po zakończeniu nabożeństwa. Egipt. Kolejny bardzo poważny problem. Od 3 lat prześladowania się tam intensyfikują. Wiele mówią o Egipcie ostatnio, ale problem dalej jest. Prezydent Mursi upadł, ale chrześcijanie cierpią. Tu widzimy palone kościoły, zniszczone sklepy chrześcijan, porwania chrześcijanek trwają. I powiem wam, chrześcijanie są wciąż niezłomni w Egipcie, cierpią, ale są niezłomni, wytrwali i coraz więcej muzułmanów się nawraca. I proszę też osobiście o modlitwę, bo jak wiecie, współpracuję również z Parlamentarnym Zespołem do Spraw Obrony Chrześcijan na świecie i jesienią było spotkanie z ambasadorem Egiptu i zostało nowych władz i rząd Egiptu oficjalnie zaprosił przedstawicieli, i to już jest potwierdzone, teraz jest tylko kwestia terminu, przedstawicieli tego zespołu parlamentarnego łącznie z ekspertami, ja będę jednym z tych ekspertów, to zaprosił oficjalnie do Egiptu, żebyśmy tam przyjechali na ich koszt, wszystko pokrywają, żebyśmy tam przyjechali i na własne oczy przekonali się, jaka jest sytuacja i zobaczyli, jakie starania czynią nowe władze Egiptu, żeby zapewnić bezpieczeństwo chrześcijanom. Powiem wam, to jest niezwykłe. To samo w sobie jest cudem, że taka propozycja padła. Rządy, gdzie są prześladowania chrześcijan, nie robią takich rzeczy po prostu. A nasi parlamentarzyści, wielu z nich doskonale pamięta czasy komunizmu i oni nie dadzą się oszukać. Otrzymali od nas bardzo, na swoją prośbę otrzymali konkretne wskazówki, z kim się spotkać, o co pytać. Także módlcie się, jeśli to jest woli Bożej, żebyśmy tam pojechali i żebyśmy przyczynili się do tego, żeby pomóc naszym braciom i siostrom w Egipcie. Oczywiście jedna taka wizyta nie rozwiąże wszystkich problemów, ale ja zawsze sobie myślę, jeśli uratujemy jedną dziewczynę przed porwaniem, jeśli zapobiegniemy jakiejś choćby jednej akcji na kolejny kościół, gdzie młode dziewczynki zginą, cokolwiek, to już warto. I módlcie się, żeby Bóg dał mi mądrość, żebym potrafił być świadectwem też dla naszych parlamentarzystów, dla tych ludzi, z którymi będziemy się tam spotykać, dla władz Egiptu. No, w tej chwili z tego, to jest wszystko zostało oficjalnie potwierdzone i teraz jest dopracowywany jest po prostu plan podróży. I na koniec Nigeria. O Nigerii też sporo wiecie, ale o Nigerii już ja nie będę mówił, ale Habila Adamu, który 3 maja 2014 roku, to jest sobota, będzie tutaj w waszym zborze, tu będzie mieć spotkanie. Pastor Chydzik się zgodził, halleluja. Będzie tutaj, to spotkanie będzie otwarte dla wszystkich, którzy będą chcieli przyjść, ale przede wszystkim wy możecie skorzystać. I to jest jeden z naszych braci w Nigerii, którzy na północy Nigerii, tam to jest, ta północ jest zaznaczona to na brązowo, 12 północnych stanów Nigerii. Tam islamiści, to na pewno słyszeliście też w mediach i w naszych biuletynach czytaliście i wiecie wiele na temat Nigerii. Tam islamiści po prostu tępią chrześcijan, głównie sekta Boko Haram. Mordują, wyrzynają, są bezwzględni, bestialscy. Najgorsze zło w najgorszym wydaniu, jakie możemy sobie wyobrazić. I 28 listopada minionego roku, czyli nieco rok, ponad rok temu, w nocy o 11 godzinie w nocy w Potisku, w jednym z miast na północy Nigerii, 4 uzbrojeni w AK-47 bojówkarze od Boko Haram przyszli nocą do Habili, do jego domu. Jego żona była w 4. miesiącu ciąży, mieli 6-letniego syna i na oczach
całej rodziny, przystawili i habili AK-47 tutaj do twarzy i powiedzieli, jeśli nie nawrócisz się na islam, to cię zabijemy. On powiedział, ja będę chrześcijaninem. Wystrzelili i Bóg w cudowny sposób ochronił Habila. I cała seria cudów doprowadziła do tego, że on przeżył. Kiedy padł na ziemię zakrwawiony, ludzie z Boko Haram sprawdzali, czy żyje. Doszli do wniosku, że nie żyje. W związku z tym powiedzieli żonie, tylko nie próbuj wzywać jakiejkolwiek pomocy, bo jak zobaczymy cię na ulicy, to zabijemy was wszystkich. I ona też była pewna, że mąż nie żyje. Habila cudem przeżył. Po pierwsze, wszystko wskazuje na to, że kula zakręciła w jego głowie. Kula z AK-47. Jeśli wiecie, co to jest AK-47, to te kule nie zakręcają nigdy. A już na pewno nie w czyjejś głowie. Ta kula, wchodząc pod tym kątem, powinna wyjść z tyłu głowy i wtedy nie byłoby już czego zbierać po Habili. Ona zakręciła i wyleciała tędy, rozrywając tutaj policzek. I zniszczona tu kość żuchwowa. I do 7 rano leżał w kałuży krwi w domu. Potem go zawieziono do szpitala w Potisku. Nikt nie był mu w stanie tam pomóc. I wtedy już nasza misja nigeryjska dowiedziała się o tym, co się stało. Zadzwonili do jego żony i powiedzieli, czy mogą go przewieźć do Jos. Jos to jest tam ten klin taki na jasny kolor, który wchodzi tak głęboko, tam jest Jos. To jest miasto, gdzie jest wielu chrześcijan wciąż. Muzułmanie tam atakują również chrześcijan, ale chrześcijanie są w większości i Jos znaczy Jesus our Savior, czyli Jezus nasz Zbawiciel. Przewieźli go tam i o 15 w końcu lekarze w Jos wzięli się za Habilę i zaczęli od przygotowywania do transfuzji krwi, bo przecież stracił wiele krwi, krwawi 16 godzin. Zbadali mu poziom krwi i urządzenie wykazuje właściwy poziom krwi, więc oczywiście stwierdzili, że urządzenie jest popsuło się, przyprowadzili drugie urządzenie i ono też wykazało właściwy poziom krwi. I zaczęli rozmawiać między sobą, że to nie może być człowiek, bo to jest niemożliwe, żeby miał właściwy poziom krwi. I potem 6 tygodni z różnych powodów, 6 tygodni nie doszło do operacji plastycznej odbudowy tutaj, odbudowy twarzy. I gdy ściągnięto od patrunek, okazało się, że twarz Habili się tutaj całkowicie, tkanka się odrodziła. Więc, no ale co z kością? Mieli przeszczep robić z uda. I gdy rozcięli, okazało się, że jest nowa kość, a żadne wcześniej prześwietlenia nie wykazywały jej obecności. Ona tam po prostu była. No oczywiście to był wielki cud, wszystko jest udokumentowane medycznie, to nie jest wyssane z palca uzdrowienie, jak co po niektórych pseudoprzebudzeniach za Atlantykiem, nie będę wymieniał z nazwy. I potem jeszcze jedno. Habila ma jeszcze taką sztywny policzek, bo miał porażony nerw i miał bezwład policzka i nie domykał oka. No i poszedł do lekarza, mówi, no ale co z tym? Lekarz go zbadał i powiedział, ja nie jestem w stanie nic tutaj poradzić. I lekarz mu powiedział tak, niech pan idzie i porozmawia z tym Bogiem, który pan uzdrowił. Habila porozmawiał i został uzdrowiony również z tego. I ja spotkałem się z nim w październiku. Ma niesamowite świadectwo. Módlcie się, żeby nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby przyjechali do Polski nasi bracia z Nigerii, bo będzie jeszcze 2 z nim innych. I żebyśmy mogli te spotkania odbyć, żeby wszystko się udało. Na razie wszystko jest na dobrej drodze. Tu właściwie kwestie techniczne, nawet nie finansowe, bo fundusze już są na to, ale techniczne, żeby była wiza, żeby wszystko się zgrało, żeby diabeł tutaj swoich 3 groszy nie dorzucił. Powstańmy i pomodlimy się o naszych braci i siostry. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci, że ten głos Twojego prześladowanego ludu może do nas docierać, że może mieć w tym udział, by pomagać w przekazie tego głosu. I prosimy Cię, żeby cierpienie Twojego ludu i ten głos, który płynie z ich serc, z ich cierpienia, nie poszedł na marne w kwestii naszego życia. Abyśmy brali z nich przykład. Przykład przebaczenia, przykład pojednania, przykład miłości. Abyśmy mogli kiedyś stanąć obok nich przed Tobą i nie czuć się zawstydzeni, że my nie potrafiliśmy miłować brata czy siostry w Chrystusie, a oni potrafili kochać swoich oprawców. O Panie, naucz nas tej miłości, naucz nas tego przebaczenia i prosimy Cię, żebyś dał naszym braciom i siostrom, którzy cierpią dla Ewangelii, odwagę i siłę i wytrwałość do znoszenia przeciwności. Aby ich głos nigdy nie zamilkł, aby ich głos niósł Ewangelię, aby ich głos
niósł nadzieję tym, z którymi się stykają. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.